Ciągnik się przemieszcza szybciej niż my. Bo ma na 4 papcie napęd. Dzisiaj kolejne miejsce, które odwiedzamy. Duży obiekt, ciekawy, ponieważ jesteśmy w miejscu, gdzie niegdyś była składowana broń atomowa masowego rażenia. Na dzień dobry, witam nas brama z czerwoną gwiazdą. Potem mijamy towarzysza Lenina na ścianie namalowanego. Także no, istny wehikuł czasu. I miejsce kapitalne. Znajdujemy się dzisiaj w niewielkiej miejscowości tuż nieopodal Szprotawy. Wiechlice to wioska, która niegdyś była wykorzystywana zarówno przez wojska niemieckie, jak i radzieckie. Historia tego miejsca sięga początku XX wieku. Istniał tutaj obóz jeniecki założony przez Niemców podczas I wojny światowej. Jego miejsce zastąpił klub miłośników szybowców. Pod przykrywką takich klubów organizowane były szkolenia dla niemieckich pilotów, a wszystko podyktowane było postanowieniami Traktatu Wersalskiego. W internecie można wyczytać informacje na temat tego obiektu. Jest on według źródeł obiektem typu granit. Byłem w dwóch takich obiektach właśnie granitowych, w Wołkodarze i gdzieś tam pod Bornym Sulinowem. Każdy z nich jest tak naprawdę całkowicie odmienny od tego. Przede wszystkim tamte są pod ziemią, ten jest na powierzchni, jak widać. Druga rzecz, ten jest wyjątkowo dobrze zabezpieczony, jeżeli chodzi o drzwi. Mamy 3 pary drzwi przed głównym pomieszczeniem magazynowym. No i 2 pierwsze pary to są takie grubości z dobrych 30 cm. Metal, beton. Drzwi tak masywne, że na chwilę obecną w ogóle nie do ruszenia, ale co ciekawe są. No i obiekt w ogóle sam sobie w środku jest dosyć dobrze wyposażony. Ma dosyć dużo elementów elektryki, wiszące lampy. Nie działa to niestety, natomiast wszystko jakby się ostało pewnie dlatego, że jest to na terenie prywatnym i zamkniętym. Po II wojnie światowej obiekty znajdujące się w Wiechlicach przeszły we władanie Wojska Radzieckiego. To właśnie wtedy znacznie rozbudowano lotnisko, dobudowano kolejne obiekty, w tym granit, który właśnie oglądacie. Miejsce to zostało stworzone do przechowywania broni masowego rażenia. O jakiego rodzaju broni mówimy? Nie wiadomo. Prawdopodobnie były to głowice nuklearne. Prawdopodobnie, ponieważ istnieją doniesienia wskazujące również na broń biologiczną lub chemiczną. W chwili obecnej jestem na szczycie obiektu, na jego stropie po prostu. I tak naprawdę cały ten magazyn niczym nie różni się od zwykłego hangaru, który po prostu znamy z jakichś tam poradzieckich lotnisk. Gabarytowo jest to samo, wysokościowo jest to samo. Ciekawa konstrukcja. W sumie nie jest to identyczne jak hangary pod samoloty, bo tak naprawdę wszedłem na górę, jestem na szczycie tego, ale za mną pojawia się wypłaszczenie, czyli właśnie to pomieszczenie za 3 parami drzwi, w których prawdopodobnie były składowane pociski atomowe.
ciekawe, przed samym obiektem znajduje się suwnica. Ja wam tak tylko delikatnie pokażę, ze względu na to, że pracownicy tutejszego obiektu prosili, żebyśmy nie filmowali terenu firmy. Za mną jest suwnica, w tym miejscu ją widać. I maskowania, które jeszcze na niej się znajdują, wskazują na to, że ta suwnica funkcjonowała w czasie, gdy schron był aktywny. Miejsce to od 1992 roku częściowo popada w ruinę. Niektóre obiekty zostały sprywatyzowane. Płyta lotniska stała się własnością gminy. Granit na szczęście trafił w prywatne ręce i to chyba jedyny powód, który sprawił, że ciągle jest w nim co oglądać. Masywne drzwi broniące dostępu do wnętrza, pomieszczenia z filtrowentylatorami, praktycznie kompletna instalacja elektryczna. Wszystko to sprawia, że możemy przenieść się w czasie do początku lat 90., kiedy obiekt jeszcze funkcjonował. Historia samego lotniska jest równie ciekawa, ponieważ miejsce to było wykorzystywane podczas ataku na Polskę w 1939 roku. To właśnie stąd 1 września w kierunku na Polskę wystartowało 37 myśliwców. Jednak to historia na całkowicie osobny materiał. Co to, Tomek? Nie wiem, ale bardzo mi się podoba. Otwieraj, Maciek, bagażnik szybko. Leave only footprints. Tomek, urbex, to nie wandalizm. Ja nie chciałem tego zniszczyć. Aha, chciałeś to zabrać. Chciałem to sobie wziąć. Wiesz, co bym z tego zrobił? Hmm? Barek. Taki w pokoju, czujesz? Zarąbisty by był co.